Pani wyobraża sobie państwa młodych za 30 lat? Najpiękniejszą parę w swoim życiu. Są tak idealni, tak do siebie pasują, że życzę im wszystkiego najlepszego. I myślę, że to jest idealna para, jak dla siebie. Bardzo chcemy pozdrowić państwa młodych. Wyglądają przepięknie. Najcudowniej na świecie, są wspaniali, idealnie do siebie dobrani, jak z obrazka po prostu. Piękne wesele, super. Bardzo, jak smakuje panu jedzonko na dzisiejszym weselu? Bardzo, 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 ale to bardzo smakuje, szczególnie ten mus buraczany jest przepyszny. Dziękuję. Co powinien zrobić facet, jak żonę boli głowa? Ale zaskoczenie. Ja bym powiedziała, ale się nie. No powiedz, no powiedz. Ty masz doświadczenie, no powiedz. No, zaciągnąć do wyra. No. Najpierw dać tabletkę. Powinien pomasować. Ale na głowę? Pomasować, ale nie głowę. Powinien pomasować, uda. Ale nie głowę. Uda. Albo się uda, albo się nie uda. No, jednak, czyli uda. Panie Danielu, jak uspokoić rozgniewaną żonę? No nie da się. Nie da się, naprawdę nie da się. Znaczy są takie sposoby, ale to wieczorem, bez kamer, bez świadków, trochę już samo przejdzie, a nie, nieprawda, nie. My z żoną się kłócimy bardzo intensywnie i szybko i wytrzymujemy dosłownie godzinę, dwie. I jest tak, nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie. No dobrze. A co powinien umieć idealny mąż? Gotować, prasować, prać. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze umiem, no? No kochać. Kochać. Kwiaty. O, kwiaty, wino. Widzisz, ja nie dostaję, to nawet w ogóle nie przychodzi mi to na myśl. No zawsze, nie mówię do niego, memory five. Słuchaj, żona potrzebuje kwiaty. Za godzinę tak, masz. Ostatnio dostałam, tylko nie dla siebie. Jak to nie? No i tak to. Przyjechały i chciałam oddać. Dla kogo? A no, ale to też załatwiałem ja. No. Jaki jest sposób na udane małżeństwo? Trzeba w kościele powiedzieć tak. Trzeba przysięgę składać żonie, a nie księdzu. Trzeba powiedzieć właściwe imię. Trzeba powiedzieć właściwe imię. A tak naprawdę chodzi o to, żeby, słuchajcie kochani, żeby siebie rozumieć. Jak będziecie sobie siebie rozumieć, to idealne małżeństwo macie jak w banku. I to mówiłem ja, twój starszy brat. Przepraszam, jak pani się podoba zespół na dzisiejszym weselu? Fajnie grają? Bardzo fajnie. Zajebiste. A jak się podoba wesele? Bardzo się podoba. A czy podobają się panu kobiety na dzisiejszym weselu? Moja na pewno. A na inne się nie oglądałem. Patrycja na 100% Patrycja. Z jej charakterem na pewno Patrycja. Czyli ustawi chłopaka? Tak, ustawi, jak najbardziej. Liczę na to, że się nie da. W imię męskiej solidarności. Trzymaj się stary, będzie trudno, ale trzymaj sobie kciuki, naprawdę. Powinieneś dać radę. Powinien umieć idealny mąż. Słuchać żony. Powinien słuchać żony, być posłuszny, umieć sprzątać, gotować, być na każde zawołanie żony. To powinien robić pantofel. Ale co prawdziwy mąż? Długo spać i nic nie robić. No i jest prawidłowo. A jak siebie wyobrażasz za 30 lat? Ciężkie pytanie. Na pewno będę miał mniej włosów. Będę bardziej siwy, będę mniej widział, ale będę mocniej kochał. Pani młoda, jak podoba ci się twoje własne wesele? Moje własne wesele? Bardzo fajnie, jestem zaskoczona, ale jest super. A co powinna umieć prawdziwa kobieta, żona i matka? Co powinna umieć? O matko, wszystko chyba! Być cierpliwą, gotować... Nie wiem co jeszcze, chyba cierpliwość to chyba największa cecha, którą powinna mieć żona. Co jeszcze powinna? Karol, ci podpowiedz mi. Ty już jesteś żoną, to może mi podpowiesz. Ja
cała przede wszystkim musi być w różnych sytuacjach, oj tak. No tak, to chyba kochać swojego męża i tyle, i będzie dobrze.